Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Liliana od najmłodszych lat wyróżniała się nie tylko ładną buzią, ale także wytrwałością, inteligencją i siłą charakteru. Kiedy inni marzyli o książętach, ona zdecydowała, że nie potrzebuje bogatego księcia. Nie potrzebuje żadnego pośrednika między nią a pieniędzmi. Dziewczyna natychmiast postanowiła osiągnąć wszystko sama, aby nie być nikomu zobowiązana i nie musiała się przed nikim upokarzać. Jej koledzy z klasy i przyjaciele ze szkoły kręcili palcami w świątyni, obserwując, jak dziewczyna wkuwa, aby nie dostać dodatkowej oceny dobrze. Wszystko powinno być zawsze tylko doskonałe. Widzę cel, nie widzę przeszkód. To było motto Liliany z młodości. Nic dziwnego, że tak desperacka, ciężka praca i determinacja zostały nagrodzone. Wszystko układało się po myśli młodej dziewczyny. Najpierw dostanie się do budżetówki na prestiżowej uczelni w innym mieście, potem dobra praca w znanej firmie i błyskotliwa kariera. Sprawy miłosne były tak daleko, jak w jej życiu. Nie dawała im pierwszeństwa, a jedynie uzupełniała nimi swoje życie, przynosząc różnorodność. Kolejny chłopak był obok niej, byle dawał radość i nie sprawiał niepotrzebnych kłopotów. Jeśli zaczynał się nawet najmniejszy dyskomfort, dziewczyna natychmiast zrywała takie relacje. Można by pomyśleć, że wykorzystała swoje kobiece wdzięki, aby uwieść mężczyzn, którzy mogliby przynieść jej jakieś korzyści, promować jej karierę lub dawać drogie prezenty. Wcale nie. Dziewczyna wolała mężczyzn słabych, którzy potrafili kalkulować i tłumić. Wolała osiągnąć wszystko tylko sama, aby nikt nie mógł odebrać jej zasłużonych laurów i przypisać sobie kolejnego zwycięstwa. Dlatego Liliana miała wyraźny podział między życiem osobistym i rozrywką, a poważnym życiem biznesowym, w którym nie znała innych bogów poza pieniędzmi i władzą. Mieszanie tych dwóch pojęć było DNA niej niedopuszczalne, nie do pomyślenia. Przez prawie 30 lat swojego życia Liliana żyła według takich zasad i nie zamierzała ich zmieniać DNA czyjejś korzyści. Jednak, jak to zwykle bywa, jakaś zewnętrzna okoliczność podyktowana wolą Boga, losem, wypadkiem, rujnuje całe dotychczasowe życie ze wszystkimi jego zasadami i postawami. Życie Liliany nie było wyjątkiem. Mężczyzna pojawił się w jej życiu przypadkiem, a ona zakochała się w nim natychmiast i bez oglądania się za siebie. Dla niej taki wybór byłby bardzo nietypowy. Mirosław odznaczał się siłą ducha i inteligencją. Nie dało się go złamać ani postawić pod obcasem, do czego dziewczyna była przyzwyczajona. I kolejna kpina, spotkali się w pracy. Jako że nie przysięgała i nie zaklinała Liliany na biurowe romanse, ten los jej nie ominął. Co gorsza, Mirosław był szefem Liliany, pracowała w jego bezpośrednim podporządkowaniu, była całkowicie zależna od niego i jego woli. Los śmiał się okrutnie z dziewczyny i z jej zasad, które tak długo pielęgnowała, pielęgnowała i pielęgnowała. Mirosław został zaproszony przez zarząd na kierownika jednego z oddziałów firmy, w którym pracowała Liliana. W tym czasie jej sukces zawodowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wiek, był już ogromny. Była pierwszym zastępcą kierownika. I jeśli Liliana od razu, rozpaczliwie nie chcąc, wyciągnęła rękę do szefa, ten wręcz przeciwnie, od razu jej nie polubił. Mirosław rozsądnie, jak mu się wydawało, rozumował, że dziewczyna o takiej aparycji osiągnie szczyty kariery wyłącznie dzięki przychylności, jaką różnymi niemoralnymi sposobami zaskarbi sobie u szefów. Minęło kilka miesięcy, zanim opinia o dziewczynie zaczęła się zmieniać w jego umyśle i pozwolił sobie na odrobinę współczucia. Dopiero wyniki, zaangażowanie i opinie współpracowników pomogły przełożonemu przezwyciężyć uprzedzenia. Zaczął uważniej przyglądać się młodej i pięknej pracownicy. Liliana przez cały ten czas po cichu cierpiała z powodu nieodwzajemnionej miłości. To, przez co zwykle przechodzą dziewczęta we wczesnym okresie dojrzewania, przeżywała w wieku kobiety Balzaka. Uczucia, które zaprzątały jej głowę, nie dawały Lilianie spokoju.
Kiedy w końcu na sylwestrowej imprezie firmowej podszedł do niej mężczyzna i nawiązał pogawędkę, jej serce niemal podskoczyło. Cicha, spokojna, przemyślana rozmowa dwojga sceptycznie do siebie nastawionych ludzi zakończyła się tym, że przez całą noc byli razem. Rozmawiali i rozmawiali, znajdując nowe tematy do omówienia i nowe kwestie do omówienia. Liliana z minuty na minutę zakochiwała się coraz bardziej, choć wydawało się to niemożliwe. Mirosław też był zdumiony, że wciąż jest w stanie doświadczać tak szerokiej gamy uczuć i emocji do kobiety. Nie ciągnęło ich już do siebie jednostronnie. Nie potrafili i nie chcieli opierać się swoim uczuciom. Niecałe 6 miesięcy później kochankowie pobrali się. Liliana doświadczyła absolutnego, wszechogarniającego szczęścia, ale niestety nie miało ono trwać długo. Przez prawie 4 lata Liliana i Mirosław żyli dusza w duszę. Trudno w to uwierzyć, ale przez ten czas ani razu się nie pokłócili, nie podnieśli głosu. Wszyscy wokół zazdrościli miłości i wzajemnego zrozumienia między małżonkami. Jeden znaczący niuans przyćmił ich egzystencję. Liliana nie mogła zajść w ciążę, chociaż para marzyła o dziedzicu. Kiedy badania lekarskie wykazały, że Mirosław nie jest w stanie mieć biologicznych dzieci, był to cios DSA pary. Długo zastanawiano się nad różnymi alternatywami. Wszystkie dyskusje się rozpoczęły, a całe życie Liliany przerwała śmierć Mirosława. Zawał serca przerwał nagle i tragicznie życie 42-letniego mężczyzny. Jak Liliana to przeżyła, sama nie potrafiła wyjaśnić. Dziewczyna nie pamiętała nawet pogrzebu, do tego stopnia, że wszystko po tej wiadomości straciło DLA niej istnienie i jakiekolwiek znaczenie. Ponieważ w życiu Liliany nie było bliskich osób poza kolegami i mężem, to jej towarzysze musieli ją ratować. Choć może się to wydawać dziwne, wszystko rozwiązało jedno pytanie, które zadała jej koleżanka z pracy, która przyszła ją odwiedzić w ramach pomocy patronackiej. Liliana, myślisz, że Mirosław chciałby cię taką widzieć? Czy byłby szczęśliwy? Czy chciałby, żebyś tak cierpiała i się zabijała? Tak naprawdę dziewczyna, mówiąc to, nie była przygotowana na efekt, jaki to wywoła. To był emocjonalny wybuch, pełen rozpaczy, zrodzony z bezradności, ale właśnie to dało pierwszy impuls do zmiany w umyśle wdowy. Nie wszystko potoczyło się jak w bajce. Kokon, który kobieta trzymała DLA siebie od miesięcy, nie opadł w tej samej sekundzie, ale te słowa nieznajomego faktycznie zmieniły myślenie Liliany. W pewnym momencie uznała, że bierne zabicie się jest równoznaczne ze zdradą Mirosława i ich miłości, bo on zrobiłby wszystko, poświęciłby się, ale chciałby, żeby Liliana żyła i była szczęśliwa. Kochała go tak bardzo, że nie potrafiła być mu nieposłuszna nawet teraz, po jego śmierci. Teraz Liliana była zdeterminowana, aby żyć samodzielnie, bez względu na to, jak trudne to DLA niej było. Kobieta całkowicie poświęciła się swojej pracy, włożyła w nią całą siebie, nie zatrzymała się w swoich celach podczas małżeństwa. Liliana w ogóle była niezbędną samorealizacją. Po śmierci męża jej zapał wzrósł wielokrotnie. Chociaż Liliana absolutnie nie potrzebowała pieniędzy, stała się bardzo zamożną damą. Jej zmarły mąż dobrze zarabiał, ale też odziedziczył po rodzicach solidny kapitał. Teraz cały majątek przeszedł w wyłączne posiadanie Liliany. Mirosław nie miał innych spadkobierców. Kobieta uczyła się żyć na nowo, bez ukochanego mężczyzny i było to DLA niej niezwykle trudne. Nie potrafiła nawet myśleć o nowym związku. Wydawało jej się, że nigdy nie naruszy i nie zbezcześci pamięci Mirosława jakimś błahym związkiem. Wtedy była pewna, że nie ma innego czasownika niż zbezcześcić. Mężczyźni wydawali się teraz Lilianie małostkowi i niegodni. Nie mogła przestać porównywać ich do Mirosława, a on był bryłą, olbrzymem przy krasnoludach, które spotkała teraz na swojej drodze. Podobnie jak wcześniej, twarda rzeczywistość rozwiała nadzieję kobiety na karierę i samotną starość.
Do tego czasu pogodziła się z faktem, że na emeryturze będzie musiała poszukać jednoosobowego domu opieki. Jednak 2 lata po śmierci pierwszego męża Liliana przerwała swoją klasztorną egzystencję, poznając nowego mężczyznę. W przeciwieństwie do Mirosława nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna, którego poznała, miał na imię Dawid i spotkali się na zwykłym spotkaniu w pracy. Był tylko zatrudnionym menedżerem w firmie będącej jej odpowiednikiem. Liliana początkowo nic nie czuła, a jej serce nie trzepotało tak jak przy pierwszym spotkaniu z Mirosławem. Jednak oznaki uwagi, piękne zaloty zrobiły swoje. Serce wdowy zaczęło topnieć. Nie można powiedzieć, że kobieta uległa uczuciom. Raczej była z jej strony zimna i trzeźwa kalkulacja. Będąc prawie rok na terapii z psychoanalitykiem, wielokrotnie dochodziła do wniosku, że trzeba mieć mężczyznę w pobliżu, przynajmniej DLA zabawy. Nie było nadziei i aspiracji na coś poważnego, zwłaszcza na nowe małżeństwo, tylko normalny, spokojny, łatwy związek. Ale szukanie ich na własną rękę to nie były siły i chęci. To była też wymówka DLA samej siebie, że kiedyś mężczyzna sam się pojawi, nie trzeba nic specjalnie i celowo robić w tym kierunku. Liliana jednocześnie i chciała i pragnęła, była więc w poszukiwaniach najbardziej bierna, ukrywając w ten sposób swoje wewnętrzne lęki i panikę. Gdy Dawid nagle pojawił się w jej życiu, wytrwały i zdeterminowany, po prostu nie potrafiła znaleźć argumentów, by mu odmówić. Wtedy wydawało się to niepoważne, nie na długo, ale Dawid chciał czegoś zupełnie innego. Chciał poważnego związku, był gotowy się ożenić i według jego zapewnień bardzo chciał mieć dzieci, był gotowy na życie rodzinne, na ponoszenie odpowiedzialności i to właśnie złamało kobietę w jej rozpaczliwym, kurczowym trzymaniu się własnego żalu i samotności. Ona i Mirosław tak bardzo chcieli mieć dzieci, ale los zrządził inaczej. Po jego śmierci naturalnie położyła kres rodzeniu dzieci. Wszystko w niej umarło wraz z jego śmiercią i dopiero po jakimś czasie była gotowa, by odrodzić się na nowo. Mogła oszukiwać siebie i swoją głowę, ale nie mogła oszukać swoich uczuć i natury. W jej wnętrzu jej natura błagała o dziecko. Nie da się oszukać hormonów. Liliana może nie potrzebowała Dawida, ale on też chciał mieć dzieci. Sam zaproponował ten pomysł. Wyglądał na spokojnego, rozsądnego i bardzo odpowiedzialnego i w zasadzie wydawało jej się, że byłby dobrym ojcem. To właśnie te myśli zaprowadziły Lilianę do Urzędu Stanu Cywilnego z Dawidem i uległa. Gdy tylko zawarli legalny związek małżeński, od razu zaczęli planować rozbudowę nowo powstałej komórki społecznej. Świeżo poślubiona małżonka z całym zapałem i entuzjazmem podeszła do tematu. Pragnienie zostania matką przerosło DLA niej wszystko w tym momencie życia. Tak szaleńcza gorliwość po prostu nie mogła doprowadzić do negatywnego rezultatu. Już w 11 miesięcy po ślubie Liliana została wypisana ze szpitala położniczego z nowo narodzonym synem. Nazwali go oczywiście Mirosław. Czy mogło być inaczej? Życie wywróciło się do góry nogami. Wywróciło się do góry nogami, a całe życie zostało poświęcone cudownemu, pyzatemu chłopcu. W tamtym momencie kobieta była szczęśliwa. Szczerze myślała, że jej syn jest błogosławieństwem od pierwszego męża. Nie miała serca DLA chłopca i rozpłynęła się w codziennym życiu i macierzyństwie. Jej charakter zdawał się nie pozwalać na robienie czegokolwiek połowicznie. Porzuciła karierę i całkowicie poświęciła się rodzinie. Była absolutnie nieskrępowana w swoich środkach i wydawało się to rozsądnym i właściwym podejściem. Mniej więcej w tym samym czasie Dawid przyszedł do żony z poważną rozmową. Liliana, jestem teraz głównym zarabiającym w rodzinie, a moje dochody nie pokrywają się z naszymi wydatkami. Rozpoczął trudny dialog. Nie martw się, wcale nie jesteśmy potrzebujący, zaśmiała się kobieta, nie zdając sobie jeszcze sprawy, do czego zmierza jej mąż. Rozumiem tak, ale to tak, jakbym był oportunistą, który nie jest w stanie utrzymać rodziny, powiedział smutno Dawid.
Sam zajmuję się dzieckiem i nie zabraniam ci budowania kariery. Jeśli to DLA ciebie ważne, ważne jest spełnianie się, to jestem jak najbardziej za. Nie zarobisz tyle, ile teraz potrzebujemy. Długo o tym myślałam i doszłam do wniosku, że chcę mieć własny biznes, a nie pracować DLA wujka. Dawid podchodził z dystansem, a Liliana nie zdawała sobie sprawy, do czego zmierza. Poprę twoją decyzję, nie ma problemu, ale potrzebujesz solidnego kapitału na start, Liliana. Mąż spojrzał na nią uważnie. Chcesz mnie prosić o pieniądze na start? Na rozwinięcie własnego biznesu? No tak, nie chciałbym brać pożyczki. Wiesz, że wszystkie moje główne aktywa są zainwestowane na przyszłość mojego syna. Ja również chcę zadbać i przyczynić się do jego przyszłości. Nie zdajesz sobie z tego sprawy? Dawid okazał obrazę całym swoim wyglądem. Wiedząc, co jego żona czuje do syna i że jego przyszłość jest DLA niej święta, zagrał na tym. Trzeba przyznać, przemyślał to wszystko, nacisnął na niezbędne punkty bólu plus uczucia rodzicielskie. Przedstawienie było wyliczone w najdrobniejszych niuansach. Znając Lilianę jak własną kieszeń, łatwo było mu doprowadzić ją do decyzji, której potrzebował. Dawid był po prostu szczęśliwy, gdy Liliana przekazała mu pierwszą transzę finansową, która była wymagana, by mężczyzna zabłysnął po raz pierwszy. Oczywiście przekonując po raz kolejny żonę, że to wszystko tylko po to, by godnie utrzymać rodzinę. Ale sama Liliana nie miała nic przeciwko. Niech robi coś innego, jeśli chce. Niech szuka na własną rękę. Wiedziała, że dzięki Mirosławowi i jego rodzinie ma na osobistych kontach przedmałżeńskich środki na niemal każdą życiową ewentualność. I podczas gdy Dawid stawał się odnoszącym sukcesy biznesmenem, jego żona coraz bardziej przeistaczała się w zmęczoną życiem kurę domową. Charakter nie pozwalał jej prosić o pomoc i narzekać. Mimo możliwości finansowych nie mogła sobie moralnie pozwolić na odpoczynek i zatrudnienie pomocy domowej czy opiekunki do dziecka. Syn stał się niespokojny, ruchliwy i wymagał dużo uwagi, a ze względu na zapracowanego małżonka tylko ona mogła mu ją poświęcić. Do tego nikt nie odwoływał prac domowych. Wszystko spoczywało na niej, bo Dawid pracował prawie na okrągło, albo rozruch, albo problemy z urzędami, albo kontrolę. Generalnie prawie nigdy nie było go w domu. Lilianie to nie przeszkadzało. Cały swój czas, uwagę, miłość i troskę poświęcała synowi. Mało interesowała się swoim mężem. Małżeństwo było DLA niej mało ważne. Najważniejsze było to, że miała dziecko. Taki tryb życia małżonków trwał dość długo. Liliana oczywiście nie wiedziała, co dzieje się w umyśle i duszy jej męża, ale formalnie spełniała wszystko, czego od niej wymagano. W pewnym momencie nieobecności męża zaczęły jej zbytnio przeszkadzać. Nie potrafiła znaleźć lepszego rozwiązania i zadała mu bezpośrednie pytanie, ponieważ śledzenie go, sprawdzanie jego telefonu i rzeczy osobistych było upokarzające zarówno DLA niej, jak i DLA niego. Dawid, nie macie cały czas w domu? Zapytam wprost, wierząc w twoją przyzwoitość. Czy masz inną kobietę? Jaką kobietę? Ja cały czas pracuję, żeby biznes stanął na nogi i przynosił wymierne dochody, głupku. Tak ciężko pracuję na naszą rodzinę. Jego zaskoczenie i obraza były tak przekonujące, że Liliana uwierzyła w jego słowa bez zastrzeżeń. Nie było cienia wątpliwości co do jego szczerości. Co więcej, miała wysokie mniemanie o jego moralnym charakterze i wierzyła, że nie mógłby jej obrazić tak bezpośrednim i rażącym kłamstwem. Życie toczyło się dalej, nie zmieniając się w najmniejszym stopniu. Liliana sama rozpaczliwie zmagała się z obowiązkami domowymi i wychowaniem syna, a Dawid ciągle był w pracy. I tak to trwało aż do tego nieszczęsnego dnia, który odmienił życie Liliany. Dostała wiadomość na swój telefon. Usłyszała tylko dźwięk powiadomienia, ale w pierwszej chwili nie spieszyła się z jej odczytaniem, pewnie znowu jakaś reklama. Ale potem coś w niej drgnęło, włączyła się jakaś wewnętrzna intuicja i Liliana podniosła słuchawkę.
Na ekranie pojawiła się wiadomość od nieznanego numeru z przerażającym tekstem. Chcesz poznać prawdę o swoim mężu? Pospiesz się. Jest w swoim biurze. Moją pierwszą reakcją było kompletne osłupienie. Po kilku chwilach wydawało się, że to tylko czyjś niecny i głupi żart, ale po minucie Liliana uznała, że trzeba się upewnić. Kobieta nienawidziła niepewności ponad wszystko. Nie była gotowa żyć i zastanawiać się, co to było. Prawdziwe ostrzeżenie od kogoś życzliwego? Czy żart? 3 minuty później Liliana była już w pełni ubrana, dzwoniąc do drzwi sąsiadki. Tak się złożyło, że była to jedyna osoba, której mogła powierzyć swojego syna. Dziewczyna była również matką dziewczynki, prawie w tym samym wieku co Mirosław, a sąsiedzi od czasu do czasu ubezpieczali się i pomagali sobie nawzajem. Po drodze rozmawiała z synem, żeby nie podejrzewał, że coś jest nie tak. Kotik, mama musi pilnie wyjechać, zostaniesz z ciocią Agnieszką i Iwoną i pobawisz się, dobrze? Chłopczyk ucieszył się tylko z tej perspektywy. Ze względu na swój wiek nie zauważył żadnych zmian w zachowaniu kobiety. Nie widział też, że jego matka jest na skraju załamania nerwowego. Sąsiadka Agnieszka otworzyła drzwi i zobaczyła rozczochraną Lilianę z płonącymi oczami. W pierwszej chwili nawet się przestraszyła. O mój Boże, to ty! Cześć! Czy coś się stało? Cześć! Jeszcze nie wiem, naprawdę muszę pilnie uciekać i lepiej zostawić Mirosława. Pomożesz mi? Jasne, o czym ty mówisz? Mirosław, pójdziesz pobawić się z Iwoną? Zapytała małą, która radośnie weszła do mieszkania. Tylko nie zdążyłam go nakarmić. Przestań, właśnie miałam sama dzwonić do Iwony na obiad. Dzięki, zadzwonię do ciebie. Nie spiesz się, jak będzie trzeba, to sobie poradzę, wiesz o tym. Agnieszka pierwszy raz widziała Lilianę w takim stanie i oczywiście zdawała sobie sprawę, że sytuacja nie jest zwyczajna. Pilnowała swoich spraw, ale była gotowa pomóc w każdy możliwy sposób. Mirosław, PA, zaraz będę, zawołała mama chłopca. Uśmiechnął się tylko, pomachał niezręcznie i poszedł dalej w głąb mieszkania. Liliana dosłownie biegła do samochodu, bojąc się spóźnienia. Myśli kłębiły się w jej głowie nierównym chórem. Nie wiedziała, co myśleć i co się dzieje, ale bardzo chciała poznać prawdę. Szybko pognała do biura, które znajdowało się niedaleko domu. Wbiegając do budynku, Liliana zastanawiała się, co będzie dalej i co powie. Przypomniała sobie, że miała niezwykłe szczęście. Zaledwie wczoraj wieczorem Dawid skarżył się, że jego sekretarka jest chora, więc będzie mogła słyszeć, co dzieje się w gabinecie męża z sąsiedniego pokoju. Nie będzie musiała się nikomu tłumaczyć i nikt nie będzie jej przerywał. Tak też się stało. Liliana zajrzała do recepcji. Nikogo tam nie było. Biurko sekretarki było puste. Kobieta najpierw odetchnęła, by nikt nie usłyszał jej głośnego, zdezorientowanego oddechu, po czym weszła na palcach, starając się poruszać bezszelestnie i zamknęła za sobą drzwi. Wsłuchując się w odgłosy, kobieta zdrętwiała. Serce wbiło jej się w pięty, a w ustach gwałtownie zaschło. Zza drzwi gabinetu Dawida dobiegł wesoły śmiech kobiety i głos jej męża. Liliana poczuła się rozpaczliwie upokorzona, ale nie mogąc się powstrzymać, nachyliła się do dziurki od klucza. Mąż siedział przy biurku tak, że widać go było tylko od pasa w górę. Był nagi. Na jego kolanach siedziała młoda i piękna dziewczyna. To ona śmiała się dźwięcznie. Jej pierwsze zdanie, które kobieta mogła zrozumieć, uderzyło nieszczęsną kobietę w głowę jak but. Czas wysłać ją na śmietnik, to stara baba, ma 40 lat, a ja tylko 25. Czyż nie jestem piękna, misiaczku? Ja też chcę się z tobą ożenić, to nie takie proste, kochanie, odparł Dawid. Liliana nie miała już czego słuchać, jej mąż padł na usta młodej kochanki. Nie pamiętając o sobie, kobieta postanowiła wyjść. Niedźwiedź, co za wulgaryzm. Ta nieletnia rozumuje, gdzie powinna mnie wysłać, na wysypisko śmieci. Ojej, zamierza poślubić mojego męża. Liliana była po prostu wściekła. Wszystko w jej wnętrzu wrzało.
Mimo całej gamy uczuć i emocji, jakie teraz przeżywała kobieta, nie zamierzała się gorączkować i działać instynktownie, jak to wściekła kobieta. Trzeba wszystko przemyśleć i dokładnie rozważyć. Skoro doszło do tego stopnia, że ta młoda nimfa chce wyjść za mąż, to pierwsze, co należy zrobić, to przygotować się, a w razie rozwodu pilnie sprawdzić aktualną sytuację finansową. Jakąś sumę pieniędzy Liliana już przekazała swojemu małżonkowi na biznes. Nie ma co robić, to oczywiste, że z tymi pieniędzmi musi się pożegnać. Pierwszym działaniem urażonej i upokorzonej żony była więc zupełnie nieoczywista decyzja o udaniu się do banku i szczegółowym przyjrzeniu się swojemu majątkowi, przeprowadzeniu audytu i kontroli. Wszystko w środku nadal wrzało z wściekłości, ale nie dała upustu emocjom. Teraz taka manifestacja byłaby niepotrzebna. Nie można dopuścić do popełnienia głupoty pod wpływem napływu emocji. Kobieta pojechała do banku samochodem i przeprowadziła autotrening, aby się uspokoić i nie zrobić czegoś nieodwracalnego. Najwyraźniej jej mąż nie jest tym, za kogo go naiwnie uważała. Naciskał na ból, na pragnienie zostania matką, podstępnie wykorzystując sytuację, a także poprosił o całkiem przyzwoitą kwotę z jej osobistych funduszy. Musiał obmyślać i kalkulować różne warianty, podczas gdy Liliana zwiesiła uszy jak łopian i uwierzyła we wszystko. Teraz to był koniec, ale żeby działać zdecydowanie, musiała najpierw zebrać wszystkie informacje. W końcu zaparkowała przed głównym biurem banku, gdzie przechowywano wszystkie jej aktywa i gdzie była klientem premium z osobistym menedżerem. Patrząc na siebie w lustrze, kobieta była oszołomiona tym, co zobaczyła. Nie mogła wyjść w takim stanie. Liliana nie zdążyła nawet rozczesać włosów, gdy wybiegła z domu. Musiała przynajmniej pospiesznie doprowadzić się do porządku, trochę umalować. Dobrze jej to zrobiło. Monotonna i znajoma rutyna trochę uspokoiła jej zszargane nerwy. Liliana weszła głównym wejściem, już spokojniejsza. Grzecznie odprowadzono ją do sali konferencyjnej i przyniesiono kawę. Tam czekała na swojego osobistego menadżera Jarosława. Mężczyzna pojawił się dopiero po 15 minutach. Niemal wbiegł do pokoju i od razu zaczął przepraszać. Dzień dobry. Przepraszam, Liliana, ale nie uprzedziłaś mnie o swojej wizycie i widać było, że jest strasznie zakłopotany. Dzień dobry, oczywiście. Nie ma problemu, była pilna sprawa i postanowiłem nie odkładać jej na później. Kobieta znalazła nawet siłę, by się uśmiechnąć. Z przyjemnością panu pomogę. Chciałabym zobaczyć stan wszystkich moich kont, w tym inwestycyjnych. Nie ma problemu, ale muszę zebrać wszystkie informacje. Będę potrzebował trochę czasu. Czy może pan poczekać jakieś 10 minut? W porządku. Napiję się kawy, dziękuję. Dobrze. W takim razie zaraz przyjdę i poproszę o więcej kawy. Liliana siedziała czekając na kierownika i zastanawiała się nad swoimi opcjami. Ostatnio całkowicie utrzymywała rodzinę, a jeśli ona i dziecko nie były zbyt drogie, Dawid dość hojnie płacił kartą małżonki, a ją bardzo denerwowało to, że nie ma jak odzyskać pieniędzy, które wydała na biznes Dawida, zostaną one 100% sowane jako prezent. Nawet w sądzie byłyby nikłe szanse. Dobra, zobaczmy, co zostało. Nie ma na co czekać, uspokajała się kobieta. W końcu w drzwiach pojawił się Jarosław, niosąc mnóstwo papierów. Proszę, będę gotowy odpowiedzieć na pani pytania, podkreślił uprzejmie urzędnik bankowy. Liliana zaczęła studiować rachunki i doznała szoku. Niemal natychmiast dostrzegła wyraźną rozbieżność. Zaraz, skąd się wzięły debety tu i tu? Ja na pewno nie robiłam żadnych wypłat. One są na przyszłość mojego syna, czyli pani mąż, Dawid, robił przelewy na swoje osobiste konta firmowe. Przepraszam, co on robił? Kobietę oblał zimny pot, nie mogła sobie tego wymarzyć. Przelewy? Tutaj dostarczył pełnomocnictwo ogólne w twoim imieniu. Załączyliśmy je, spójrz na koniec, otwórz. Liliana w panice przerzucała stos papierów, aż zobaczyła charakterystyczną pieczęć i zaczęła czytać tekst.
Rzeczywiście, wyglądało na to, że udzieliła mężowi prawa do zarządzania całym swoim majątkiem, ale nie podpisała żadnego pełnomocnictwa. Czy coś jest nie tak? Jarosław zapytał z obawą, widząc reakcję klientki. Wszystko jest nie tak, dlaczego mnie nie poinformowałaś? To pani prawowity mąż, wybełkotał urzędnik. Powiedział, że jest pani na urlopie macierzyńskim i jest pani niewygodnie. Mężczyzna wpadł w panikę. Liliana zdała sobie sprawę z bezcelowości dalszej rozmowy. Coś trzeba zrobić i rozwiązać, ale bank nie miał z tym nic wspólnego. Zdecydowanym i rozkazującym tonem zaczęła od spraw zasadniczych. Czyli rozumiem, potrzebuję od ciebie, Jarosławie, trzech rzeczy. Po pierwsze, potrzebuję kopii tych wszystkich dokumentów. Liliana wskazała palcem teczkę. Po drugie, jeśli mój mąż, Boże wybacz, Dawid tu przyjedzie, pod żadnym pozorem nie mów, że dowiedziałam się o wszystkich operacjach, że tu byłam i moja reakcja była cokolwiek niewłaściwa. Po trzecie, w ogóle jeśli przyjedzie i będzie chciał dokonać transakcji moim majątkiem, natychmiast do mnie dzwonisz, rozumiesz? Tak, oczywiście, ale co jest nie tak? Czy to nie twój podpis widnieje na pełnomocnictwie? Właśnie tak. Jarosław najpierw się zarumienił, a potem zrobił się biały z nadmiaru emocji. Co możemy zrobić? Mężczyzna był po prostu zszokowany. Od razu wyobraził sobie skalę katastrofy. Na razie powinieneś robić tylko to, co mówię, zanim pomyślę o kolejnych krokach. Czy muszę poinformować kierownictwo, a może wezwać policję? No przestań. Każda inicjatywa będzie karana. Na fikcyjnym pełnomocnictwie ukradziono mi mnóstwo pieniędzy. Jeśli nie chcesz, żeby to był problem twój i zarządu, proszę, rób co mówię. Jarosław przytaknął. Najwyraźniej nie miał siły na emocjonalne reakcje. Był przerażony i w szoku jednocześnie. Po pożegnaniu i ponownym zapewnieniu, że nic nie zostanie zrobione bez niej i że jej polecenia zostaną wykonane, Liliana wyszła. Ona sama była zszokowana, przerażona, spanikowana, wszystko w tym samym czasie. Nie wiedziała, co teraz zrobić, prawdopodobnie będzie musiała skonsultować się z kompetentnym prawnikiem. Kobieta tak dzielnie dowodziła kierowniczce, choć sama nie bardzo rozumiała, co robić. Siedziała w samochodzie z rękami na kierownicy, wpatrując się w dal. Jej wzrok zatrzymał się w pewnym momencie. Zbyt wiele żywych wstrząsów w ciągu kilku godzin, limit emocji został wyczerpany. Zamiast nich pojawiła się dezorientacja i absolutne niezrozumienie, co robić dalej i jak zachować się wobec Dawida. Kobieta oderwała się od swoich myśli dopiero, gdy usłyszała prześladujący ją dźwięk. Gdy wyrwała się z zamyślenia, zobaczyła kobietę pukającą w szybę od strony siedzenia pasażera. Liliana instynktownie sprawdziła, czy drzwi są zamknięte i dopiero wtedy nacisnęła przycisk, by szyba się uchyliła. Czego chcesz? Liliana, witaj. Musimy porozmawiać, nie znasz mnie. Wiadomość, którą dziś otrzymałaś, została wysłana przeze mnie. Czekam na ciebie w tamtej kawiarni. Kobieta wskazała palcem na lokal na drugim końcu placu. Zainteresują cię moje informacje i oferta. Gwarantuję ci to. Nieznajoma pospiesznie odeszła, a Liliana próbowała wybadać, czy chce jeszcze jakichś informacji. Nie było jednak co robić. Sama znajdowała się w ślepym zaułku, a każda odrobina nowych informacji mogła jej bardzo pomóc, więc kobieta wysiadła z samochodu i ruszyła za nieznajomym. Liliana weszła do lokalu i rozejrzała się, gdzie pójść. Nieznajoma siedziała już przy jednym ze stolików i pomachała do niej. Liliana ruszyła w jej stronę. Cieszę się, że zdecydowałaś się porozmawiać. Nazywam się Łucja. Skądś znasz moje imię. O moim mężu też wiesz i to więcej niż ja, odparła Liliana, siadając naprzeciwko mnie. Więc chciałabym się czegoś o tobie dowiedzieć. Jestem byłą kochanką Dawida, odpowiedziała spokojnie. Małżonka Dawida natychmiast została speszona kolejnym ciosem. Nie wiedziałam, gdy się poznaliśmy i zaczęliśmy nasz związek, że jest żonaty, więc nie masz za co mnie nienawidzić. Jestem tak samo ofiarą okoliczności. Czego ty chcesz? Też wyjść za niego, jak ta młoda dama, która była dziś w jego biurze? Żona prychnęła.
Boże, wybacz, przykro mi, ale Twoje miejsce jest w tej chwili bardzo nie do pozazdroszczenia, a i Twoja kochanka jest bardzo dobra w tym, co mówi. Liliana z chęcią powiedziałaby więcej kąśliwych uwag, ale nie mogła znaleźć nic do powiedzenia. To była absolutna prawda, choć gorzka. Tak, więc czego chcesz? Pomóc ci i pomścić się, nie będę ukrywała, odparła Łucja. Zemsty za to, że nie powiedział ci, że jest żonaty, za to, że nie spełnił twoich oczekiwań, za to, że cię zdradził. Mogę prosić o więcej szczegółów? Nie ma o czym mówić. Pracuję w urzędzie skarbowym. Przeprowadzałam kontrolę, a on potrzebował, powiedzmy, preferencyjnego traktowania. Liliana ostro wydyszała z tego, co usłyszała i z kolejnego czynu męża, a wydawało się, że dobrze go znała. A potem natychmiast porzucony. Nawet ze współczuciem poprosiła prawowitą żonę od kochanki. Dokładnie. Sądząc po wiadomościach do mnie i fakcie, że mnie wytropiłaś, zrobił to na darmo. Tak, czegoś takiego nie mogę wybaczyć. Mówiłeś, że chcesz mi pomóc, o czym rozmawialiście? Pieniądze oczywiście. Wiem, że Dawid dał ci fałszywe pełnomocnictwo do wyczyszczenia kont osobistych, wprowadzenia ich do biznesu i zalegalizowania. Tak szczegółowo, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Jedyne, czego nie potrafię zrozumieć, może ty potrafisz, po co miałby to wszystko robić? Dowiedziałbym się prędzej czy później, że pieniądze zniknęły z moich kont. Miałem to przełknąć? Dla głupca to oczywiste, że poszedłbym na policję. Widocznie było zaplanowane, żebyś nie dożył tej chwili, powiedziała spokojnie Liliana. Co? Liliana wrzasnęła tak mocno, że wszyscy goście i pracownicy odwrócili się, by na nich spojrzeć. To ma tylko sens. Pieniądze są wypłacane, by nadać im status prezentu, który oczywiście od razu staje się własnością Dawida. Jeśli się dowiesz, od razu pójdzie siedzieć, to oczywiste DLA głupka. Jak słusznie zauważyłaś, to czyste oszustwo, więc nie powinnaś była o tym wiedzieć. Dlaczego to takie skomplikowane? Zszokowana żona wycedziła z siebie. Dowiedziałam się, że nie masz z nim intercyzy, ale masz testament. Tak. Mam, jesteś dobrze poinformowana. A teraz przypomnij sobie jego treść i pomyśl. Łucja szturchnęła i naprowadziła myślami byłą rywalkę. Cały mój majątek przechodzi oczywiście na syna, ale Dawid byłby opiekunem. Byłby pod czujnym okiem władz opiekuńczych, to po pierwsze. Po drugie, po co mu pośrednicy? A co najważniejsze i przerażające DLA ciebie, wiem, ale kto powiedział, że potrzebuje syna? Będę tu uczciwy, nie wiem dokładnie, to tylko moje osobiste spekulacje i domysły. To koszmar. Liliana milczała, a Liusia nie chciała mówić nic więcej, dopóki wcześniejsze informacje nie zostaną dokładnie przeanalizowane. Więc teraz jest zajęty upewnianiem się, że cały mój majątek jest jego w drodze darowizny. Tak, że jeśli umrę, nie będę miała nic. Jakoś tak. Znalazłam sporo poszlak potwierdzających moją wersję. Są tutaj. Łucja wyciągnęła z torby opasłą teczkę. Zabrzmi to strasznie niewdzięcznie, ale dlaczego to robisz? Po pierwsze, zemsta. Nie chcę i nie będę tego ukrywać. To nie wstyd nie zapomnieć wyrządzonego zła. Po drugie, żal mi ciebie. Szczególnie żal mi twojego chłopca. Lilianie łzy mimowolnie potoczyły się po oczach. Nie rozumiała, jak to możliwe. Jej własny mąż naprawdę przygotowywał się do zabicia jej DLA pieniędzy? Czy to nie jest tylko fabuła kiepskiego filmu? Czy to naprawdę dzieje się w prawdziwym życiu? Trudno mi uwierzyć we wszystko, co powiedziałeś. To znaczy tak, widziałem dziś tę dziewczynę. Częściowo słyszałem rozmowę, pojechałem do banku, ale spójrz, wszystko ma swoje granice. I jeszcze dziś rano, gdybym przyszła do ciebie i powiedziała ci o niekończącym się oszukiwaniu i o tym, że kradnie pieniądze, uwierzyłbyś mi? Łucja zadała bardzo rozsądne pytanie. Czy to jest kolejna rzecz, którą chcesz powiedzieć? Do niczego cię nie zmuszam, Liliana. Sama musisz zdecydować. Ile mam czasu? Jak długo jestem gotowa czekać? Tyle, ile będzie trzeba, kiedy Dawid zacznie działać, wie tylko on. Jedno wiem, nie masz już pieniędzy, wiesz o tym. A co dokładnie sugerujesz?
złożyć doniesienie na policję. Oczywiście mam dużo kontaktów, po prostu przyspieszę niektóre procesy. Nie zapominaj, że bardzo ważne jest zablokowanie wszystkich jego kont, chyba że sąd zarządzi areszt z jakiegoś powodu. Dawid nie powinien móc wypłacić pieniędzy i wejść we mgłę. Blokada wszystkich kont DLA środków tymczasowych jest konieczna. Jest tak samo konieczna, jeśli chcesz odzyskać swoje pieniądze. Osobiście mam więcej informacji w tym folderze DLA kilku innych przestępstw. Wszystko jest tutaj. Chcę przejrzeć to szczegółowo. Czy mogę zabrać ten plik ze sobą? Oczywiście, przyniosłem je DLA ciebie, ale zdecydowanie radziłbym ci nie rozmawiać z Dawidem. Jest cały w twoich oczach. Nie planowałam. Możemy umówić się tu jutro, tylko lepiej rano. Muszę przejrzeć wszystkie dokumenty i przemyśleć to, co powiedziałam, poprosiła Liliana. Okej. Liliana wyszła z kawiarni kompletnie oszołomiona. W jej głowie nie było żadnego planu. Wszystko wydarzyło się tak nagle, że była zdezorientowana. Taki cios powaliłby każdego i wywrócił wszystkie myśli do góry nogami. Pierwszą myślą Liliany było radzenie sobie z problemami na bieżąco. Wybrała numer sąsiadki. Cześć Agnieszka, to znowu ja. Przepraszam, czy mogę zostawić ci Mirosława do jutra wieczora? To bardzo poważna i ważna sprawa. Zapłacę. Przestań mnie obrażać, o czym ty mówisz. Oczywiście, niech zostanie, pobawi się z Iwoną. Natychmiast odpowiedziała dziewczyna. Dziękuję, jestem ci dozgonnie wdzięczna, jestem twoją dłużniczką. Możesz go dać na chwilę do telefonu? Chwileczkę. Ale Liliana usłyszała głos Mirosława. Synku, tu mama, możesz zostać na noc? Hura! Krzyknął dziecinnie chłopak. Dobra, widzimy się niedługo, nie tęsknij za mną, dobrze? Kocham cię, kochanie. Pa, buziaki! Odpowiedział syn, a Agnieszka ponownie podniosła słuchawkę. Udało ci się porozmawiać? Tak, dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za tak wielką pomoc. Daj spokój. Dziś ja, jutro ty. Gdy sprawa pobytu syna została rozwiązana, musiała napisać SMS-a do męża. Musiała coś skłamać, by brzmiało to wiarygodnie. Ale co? Liliana łamała sobie głowę, ale ta myśl nie przychodziła jej do głowy. Desperacko nie chciała kłamać na temat czyjegoś zdrowia, powodować niepotrzebnego nieszczęścia. Było ich wystarczająco dużo i nic innego nie przychodziło jej do głowy. Co też mogło sprawić, że Liliana zerwała się z fotela, zostawiła syna i odleciała z zawrotną prędkością w nieznanym kierunku? Myśląc dalej, Liliana wybrała numer do swojej koleżanki z pracy, Judyty. Była jej zastępczynią przed urlopem macierzyńskim, a teraz zajmowała jej miejsce. Była najbliższą jej kobietą. Judyta, cześć, przeszkadzam? Cześć, nie, oczywiście, że nie. Miło cię słyszeć. Mam do ciebie prośbę. Szczerze mówiąc, muszę pilnie wyjść z domu, żeby zrobić Dawidowi niespodziankę. Możesz mu powiedzieć, że jestem u ciebie. Powiem mu, że pilnie potrzebujesz mojej pomocy w pracy, że będziemy całą noc ślęczeć nad papierkową robotą przed inspekcją. Kobieta na drugim końcu linii mamrotała. W porządku, jeśli musisz to zrobić, musisz to zrobić. Dziękuję. Liliana i tak nie mogła w tej chwili wymyślić lepszej opcji. Nie chciała w ogóle angażować w to swoich starszych i schorowanych rodziców. W końcu udało się wysłać Dawidowi wiadomość z wymyśloną na prędce wymówką. Wpisała następujący tekst. Judyta pilnie potrzebuje pomocy z dokumentami. Pewnie będziemy tu do rana. Nie martw się, Mirosław załatwił. Miała szczerą nadzieję, że jej małżonek odpisze taką samą wiadomością i nie będzie musiała leżeć w takim stanie w czasie rzeczywistym, bez czasu do namysłu. Kilka minut później przyszła wiadomość od męża. Okej, raport. Kobieta w końcu odetchnęła. Teraz miała czas na przemyślenia i rady od dobrego i godnego zaufania mężczyzny. Mariusz właśnie wrócił do domu po długim i ciężkim dniu, gdy ktoś zadzwonił do drzwi jego mieszkania. Zdziwił się niezmiernie, widząc w progu żonę swojego najlepszego przyjaciela, który zmarł dawno temu. Mariusz, cześć. Przepraszam, że tak nagle, ale sprawa jest absolutnie pilna.
– powiedziała Liliana kurtuazyjnie. – Witam. W takim razie zapraszam do kuchni. Właśnie przyjechałam i próbuję zrobić sobie coś na kolację. Zajmę się tym za pana pozwoleniem – powiedziała kobieta, rozbierając się. – I powiem panu, w jakiej sprawie przyszłam. Mariusz był zaskoczony, dawno nie widział Liliany, a takie zachowanie nie było u niej na porządku dziennym. Bał się, że stało się coś naprawdę strasznego. Liliana była żoną Mirosława, a raczej wdową. Był on DLA Mariusza. Nie tylko najlepszym przyjacielem, ale praktycznie bratem. Byli sobie bardzo bliscy, więc jego owdowiała żona bez wątpienia była godna jakiejkolwiek pomocy ze strony Mariusza. Czy coś się stało? Tak. Opowiem ci po kolei. Tu jest folder. Najpierw ci opowiem. Potem zobaczysz, gdzie co masz. Zobaczyć, z czym gotować. Mariusz pokazał jej wszystkie produkty spożywcze, jakie posiadał i w milczeniu patrzył na świecącą kobietę, czekając, aż ta zacznie swoją opowieść. Liliana skupiła się na przygotowaniu czegoś na obiad i zaczęła swoją opowieść, opisując każdy najmniejszy szczegół, nie pomijając żadnego. Zaczęła od anonimowej wiadomości, którą otrzymała po południu, o tym, co widziała w biurze męża, o incydencie w banku i przerażeniu, gdy zobaczyła, że wszystkie pieniądze zniknęły. Opowiedziałem jej, jak spotkałem Liusię, co jej powiedziała i jaki plan zaproponowała. Uzgodniliśmy, że spotkamy się jutro rano, a ja zrobię sobie przerwę, żeby to przemyśleć i skonsultować się z tobą. W teczce na stole leżały dokumenty, które dała mi Łucja i kopie tych, które dali mi w banku. Mariusz siedział bez ruchu. Nie mógł uwierzyć w to, co powiedziała mu kobieta. Wydawało mu się to bzdurą i absurdem. Liliana w końcu spojrzała na niego, oderwana od gotowania i widząc jego reakcję dodała: od rana sama bym w to nie uwierzyła, więc rozumiem twoją reakcję, ale możesz przestudiować papiery. Wciąż milcząc mężczyzna posłusznie otworzył teczkę i pogrążył się w lekturze. Gdy gospodyni miała już wszystko gotowe, postawiła talerz przed Mariuszem i zamarła. Nigdy wcześniej nie widziała takiego wyrazu twarzy spokojnego i melancholijnego mężczyzny. No bo co zrobić, wszyscy tutaj byli w szoku, że to prawda. Może po prostu nie był wyjątkiem. Liliana usiadła obok niego i patrzyła, jak Mariusz kontynuuje czytanie. Jego wyraz twarzy zmieniał się na coraz bardziej zdziwiony, choć wydawało się to niemożliwe. Koniec. Odstaw jedzenie. Stygnie. Myślałem, że zwariowałeś, a to mężczyzna nie potrafił nawet znaleźć odpowiednich słów. Tak, to świadczy o wszystkim dokładnie. Okazuje się, że Łucja powiedziała prawdę. Przyszłam tu, żeby się upewnić, czy nie zwariowałam. Po prostu minęło już tyle godzin, a ja nie mogę uwierzyć, że mój mąż to zrobił, a to pewnie jeszcze kwiaty. Przecież, żeby zrealizować swój plan, osiągnąć cel, potrzebuje mojej śmierci. Z tego, co widzę, tak właśnie jest. Twoja Łucja ma rację. Bez niej nie będzie mógł nic zrobić, jeśli okaże się, że pieniądze zniknęły z twoich kont, jeśli zobaczy pełnomocnictwo, którego nie podpisałaś i pójdzie z nim na policję, zabiorą mu wszystko i wsadzą do klatki jak żyrafę. To raczej nie jest część jego planu. Liliana nie wytrzymała i w końcu, dając upust swoim uczuciom i emocjom, wybuchła płaczem. Mariusz chciałby ją uspokoić, ale jak? Co mógłby powiedzieć? W milczeniu patrzył na cierpienie kobiety i nie wiedział, jak jej pomóc. Zastanawiałam się, sama to zaczęła i dlatego się ze mną ożenił. Czy to wszystko od początku było planem i manipulacją? To wie tylko Dawid, Liliana. Nie mogę uwierzyć, że jestem takim głupcem. Co zamierzasz teraz z tym wszystkim zrobić? Uznał, że czas przywrócić nieszczęśnika do rzeczywistości. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym sprawdzić autentyczność niektórych dokumentów przed spotkaniem, aby absolutnie i definitywnie wykluczyć fałszerstwo. Myślisz, że ta Liusia to potrafi? Gdybym wiedziała, kto jest do czego zdolny, nie znalazłabym się w tej parszywej sytuacji, a teraz będę dmuchać na zimne przez nieskończenie długi czas. Jeśli jesteśmy przekonani, to oczywiście zgódź się na wszystkie jej warunki. Wtedy pomoc Lucy będzie nieoceniona i bardzo potrzebna.
Przepraszam, że zwaliłem to wszystko na ciebie. Mam nadzieję, że mi nie odmówisz. Jesteś jedyną osobą, której mogę teraz zaufać. Pomogę ci w każdy możliwy sposób, ale najpierw dokończę to. Jest bardzo smaczne. Dziękuję. Uśmiechnął się mężczyzna, starając się jak najlepiej rozweselić biedną, zdezorientowaną kobietę. Pracowali prawie do 4 nad ranem. Sprawdzili wszystko do ostatniego przecinka. Nie było żadnych śladów fałszerstwa. Wszystkie dostarczone dokumenty były autentyczne. Nie było żadnych wątpliwości ku wielkiemu przerażeniu Liliany. Moim zdaniem wszystko wydaje się być w porządku, ale co ty o tym sądzisz? Sam miałeś do czynienia z takimi zgłoszeniami przez całe życie, zapytał Mariusz. Niestety, dokładnie tak. Pasuje. Nie rozumiem, ślepa jestem. Tyle się żyło z daną osobą, a prawdziwa znajomość jest dopiero teraz. Nie ma wątpliwości oszustwa. Oszustwa. Teraz te przestępstwa finansowe i oszustwa w celu zalegalizowania pieniędzy moich i Mirosława. Liliana, on był dobry w ukrywaniu i zatajaniu swojej natury, mimikry w danych okolicznościach. Ty po prostu ufałaś i otwierałaś się, dbałaś o syna i nie wtrącałaś się w nic. Żyłaś tak jak z Mirosławem, a teraz nie wszyscy ludzie są porządni, ale jak się długo nie spotyka takiej ohydy i plugastwa, to zapomina się, że ono istnieje, a może jest bliżej niż myślisz. Mariusz wspierał jak mógł kobietę, która była na skraju rozpaczy. A jest jakaś granica, prawda? Nie? Jak można, nawet nie potrafię tego wymówić, zabić kobietę, która urodziła ci dziecko. Liliana nadal szczerze nie wierzyła w to wszystko, co się działo, w to, że to wszystko ją spotkało i nadal spotyka. Nierzadko, niestety zwłaszcza cena tej sprawy, to bajeczna suma pieniędzy, spadek, który zostawił ci Mirosław. Tak, ale jak Dawid poprosił mnie o pieniądze na biznes, to dałam, nie kontrolowałam, nie wtrącałam się. Jego apetyt przychodzi w porze posiłków, jego wymagania ciągle rosną. Chciał mieć wszystkie twoje pieniądze, a nie utrzymywać się z jałmużny z baru. Chyba tak to odbierał. Nie mogę sobie tego wbić do głowy. Nat, trzeba się wyspać, o której spotkanie z Łucją. W 11 rano. Tym bardziej odpocząć to był straszny, trudny, długi i koszmarny dzień, a wygląda na to, że kolejny wcale nie będzie lepszy. Nie pytałem. Idziesz ze mną na spotkanie z nią, a potem na policję, prawda? Oczywiście, że tak. Na tym się skończyło i poszli do swoich pokoi, żeby się przewietrzyć i w miarę możliwości przespać. Liliana myślała, że nigdy nie zaśnie z szoku i przerażenia, ale gdy tylko jej głowa dotknęła poduszki, kobieta momentalnie zemdlała. Rano obudził ją brzęk talerzy i hałas z kuchni. Najwyraźniej Mariusz próbował przygotować coś na rano. Wyszła z pokoju, w którym spała kompletnie rozbita. Zerknęła na zegar, była już prawie 10:00. Cześć, powiedziała. Czemu mnie nie obudziłeś? Dzień dobry, chciałem dać ci szansę trochę odpocząć i dokończyć kawę. Postanowiłem nie gotować i tak idziemy do kawiarni. Ale czy zdążymy tam coś zjeść? Idę do łazienki, mogę? 10 minut i można szybko wypić kawę i wyjść, żeby się nie spóźnić. Jasne, poczekam na ciebie. W 20 minut wyszli już z mieszkania na spotkanie z Łucją. Liliana nastawiła się, że ten dzień będzie bardzo trudny i ciężki, ale trzeba było wszystko przezwyciężyć, jeśli nie DLA siebie, to przynajmniej DLA dobra syna. Gdy weszli do środka, już na nich czekali. Liliana przedstawiła Mariusza i powiedziała, że będzie z nią, jeśli Łucja nie ma nic przeciwko. Oczywiście, że nie. Miło cię poznać. Szkoda, że w takich okolicznościach. Zaczęła rozmowę po przyjacielsku Liusia. Sądząc po tym, że tu jesteś, przyszłaś i to nie sama. Jesteś gotowa przyjąć moją propozycję? Oczywiście. Nie mam innego wyjścia i jestem ci bardzo wdzięczna za pomoc, powiedziała Liliana, aż strach sobie wyobrazić, że gdyby nie ty, nie twoja wczorajsza wiadomość, co by się stało ze mną i co by się stało z Mirosławem. I muszę cię przeprosić, że mi nie ufałaś. Przecież musisz mnie zrozumieć, jakie to wszystko było niespodziewane. W drodze na spotkanie miała przygotowane słowa, ale teraz wszystkie przepadły. Przestań. Sama jestem winna przed tobą.
Zorientowałam się po fakcie, że Dawid jest żonaty, ale nie przerwałam związku. Puściłam go na hamulcach. Uznajmy, że tylko daruję ci dług, moralny dług, więc to nic takiego. Nie nic. Mariusz interweniował. Ze swojej strony też chcę ci podziękować, gdyby nie ty, Liliana. W ogóle tak naprawdę uratowałeś jej życie. Gdy w końcu słowa wdzięczności, przeprosin i skruchy zostały wyczerpane, trio zaczęło omawiać bardziej palące problemy. Jakie są nasze działania krok po kroku? Zapytał Mariusz. Rozmawiałem ze znajomymi, do których planuję się zwrócić. Przekonali mnie, że materiał jest wystarczający, aby nie tylko zablokować konta, ale również wysłać Dawida do celi jeszcze przed wyrokiem, aby całe śledztwo spędził nie na wolności i w areszcie domowym, a w areszcie śledczym. Fajnie by było, gdybyśmy oprócz przestępstw gospodarczych mieli dowody na przygotowania do przestępstw przeciwko życiu. Ale cóż mamy? Mam nadzieję, że sędziemu, który będzie podejmował decyzję, również wystarczy to, co udało mi się zebrać i przekazać śledczym. To teraz pójdziemy na policję. A kiedy Dawid zostanie zatrzymany? Mariusz domagał się konkretów. Mam nadzieję, że do wieczora. Przygotowywałem się. Nie powiedziałem ci wczoraj. Przepraszam, byłeś dla mnie obcy i nie wiedziałem, czego się po tobie spodziewać. Także ubezpieczałem się. Generalnie śledztwo w sprawie działalności firmy już trwa. Byłoby świetnie. Obiecałem, że dziś wieczorem odbiorę syna. Chciałem do tego czasu wszystko załatwić, więc chodźmy. Po co tracić czas? Poczekaj, zjedzmy najpierw, powiedział pragmatyczny Mariusz. Nie będziemy mieli czasu usiąść do wieczora. Nie chciała jeść z powodu stresu, ale nie miała prawa pozbawiać innych jedzenia. Gdy posiłek dobiegał końca, w torbie Liliany zadzwonił telefon. To była Agnieszka, sąsiadka, u której mieszkał Mirosław. Tak, Agnieszko, czy coś się stało? Kobieta zaczęła rozmowę podekscytowana. Cześć, nie wiem, ale pomyślałam, że cię uprzedzę. Dawid właśnie przyszedł i zabrał Mirosława. Prosił, żebym ci nie mówiła. Sąsiadka bełkotała podekscytowana. Ale pomyślałam, że powinnam ci powiedzieć. Dzięki. Nic nie mówił? Nie. Powiedział tylko, że zabiera. Nie mogłaś mu tego dać? Zapytała przerażona Agnieszka. Ale ty nic nie mówiłaś, a on jest ojcem. Nie. W porządku. Bardzo dziękuję, że mi powiedziałaś, powiedziała Liliana i odłożyła słuchawkę. Dwie pary oczu wpatrywały się w nią uważnie, czekając na informacje. Mirosława zostawiłam u sąsiadki Agnieszki. Zadzwoniła, że Dawid przyjechał i zabrał chłopaka i prosiła, żeby mnie nie informować. Przy stole zapadła cisza. Nikt nie wiedział, co powiedzieć i co teraz zrobić. Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zadzwonić do Dawida, a potem potańczymy nad jego odpowiedziami. Pierwszy odezwał się Mariusz. Tak, nie ma innej opcji, odpowiedziała kobieta, wybierając już numer telefonu męża, ale nie zdążyła wykonać połączenia. Zadzwonił jej telefon, mąż sam go wybrał. Tak, Dawid, słucham cię. Domyślam się, że Agnieszka już do ciebie dzwoniła, przed chwilą. Wiem wszystko o twojej współpracy z Liusią i planach zastawienia mnie. Liliana nie wiedziała, co na to odpowiedzieć. Pokazała znajomym ustami, że wie o wszystkim i przełączyła rozmowę na głośnomówiący. I o Mariuszu też wiem. Pozdrowienia DLA, ciebie Mariusz, powiedział Dawid specjalnie głośno. Ale mam argument, kochana żono. Mirosław jest u mnie. Czego chcesz? Liliana powiedziała drżącym głosem. Dobrze wiesz, gwarancji mojego własnego bezpieczeństwa, że nie przyjdą po mnie jacyś ponurzy faceci z kajdankami, a do tego potrzebuję pieniędzy, ale problem w tym, że mam już wszystkie twoje pieniądze, rozległ się nerwowy śmiech, więc panowie, teraz pilnie zajmuję się spieniężaniem moich inwestycji. Jeśli ktokolwiek do mnie przyjdzie, chłopaka już nigdy nie zobaczę. Czy to jasne? Dalej. Jasne. Niemal jednogłośnie stwierdziła cała trójka jego niewidzialnych rozmówców. Jutro wieczorem będę gotów przekazać ci syna. A on nie jest twój? Nie zależy ci na tym? Jesteś gotowa. Liliana nie wytrzymała i wybuchła płaczem. Kochanie, zagnałaś mnie w kozi róg.
więc jesteś sprawcą wszystkich swoich problemów. Nie przerywaj mi już, bo inaczej odłożę słuchawkę. Generalnie do jutra wieczora będę gotowa oddać ci Mirosława. Ponadto będziesz musiała odebrać to, do czego nie dotarłam, to co jest trzymane w skrytce, walutę i biżuterię rodzinną. Oddasz mi to jutro w zamian za syna. Nie słyszę odpowiedzi. Dobrze, posłusznie odpowiedziała żona. Zadzwonię do ciebie jutro. Nie waż się drgać. Już postawiłeś mnie w beznadziejnej sytuacji swoimi nieudolnymi ruchami. Zanim cokolwiek zrobisz, proszę pomyśl o tym, że nie mam nic do stracenia. Nie ma potrzeby ostatecznie zapędzać mnie w kozi róg. Nie wyłączaj się. Daj mi porozmawiać z synem. Jest z tatą. Nie zapomnij, kochanie. Znów Dawid uśmiechnął się paskudnie. Pogadacie jutro, jeśli cała trójka będzie się dobrze zachowywać. Ciao. Rozmowa zakończyła się. Dawid odłożył słuchawkę. Trio spojrzało na siebie z przerażeniem. Stawką był teraz mały chłopiec. Chodźmy do mnie, powiedział Mariusz. Musimy porozmawiać na osobności. Kobiety posłusznie, w milczeniu poszły za nim, widząc w nim i jego pewności siebie jakąś nadzieję. Kiedy dotarli do jego mieszkania, Mariusz poprosił młode damy, aby zostawiły swoje telefony w innym pokoju. Nie wiemy skąd dowiedział się o naszych planach. W tej sytuacji lepiej być spokojnym. Tłumaczył swoje zachowanie, zamykając za sobą drzwi. Liliana była niemal w stuporze. O ile wcześniej była przerażona, przynajmniej mieli jakiś plan. Teraz zupełnie nie wiedziała, co robić, a najgorsze było to, że ceną za ten błąd był jej syn. Lucja spojrzała na Mariusza, zdając sobie sprawę, że lepiej, żeby sami coś wymyślili, bo Liliana była już w stanie krytycznym. Co ty na to? Lucja gwałtownie przeszła na imię, nie spodziewając się takiej familiarności, ale w tej sytuacji nie było potrzeby być uprzejmą. Myślę, że niestety Mirosław jest jego gwarancją. Nie odda jej jutro na spotkaniu. Też tak myślę. Skąd on ma takie informacje? Musisz zapytać Lilianę. Liliana? Lucja zwróciła się do niej. Skup się. Rozmawiałaś z kimś poza Mariuszem? Nie, nie widziałam nikogo innego od wczorajszego spotkania. Nie, a z kim rozmawiałaś przez telefon? No, Agnieszka, musiałam się umówić z Mirosławem. Ona strasznie chciała szlochać, ale nie mogła sobie pozwolić na taki luksus w tej sytuacji. I Judyta też, tak. Kim jest Judyta? To moja zastępczyni przed urlopem macierzyńskim, koleżanka z pracy. I co jej powiedziałaś? Mariusz zapytał mnie wprost, wyczuwając, że coś jest nie tak, że potrzebuję jej pomocy, że powiem Dawidowi, że poszłam do niej rzekomo pomóc jej z dokumentami. Czy ty myślisz to, co ja? Lucy zapytała Mariusza. Myślę, że tak, to jedyne słabe ogniwo. Mało prawdopodobne, żeby Dawid miał środki na podsłuchiwanie telefonów i inne szpiegowskie rzeczy. Zgodnie z brzytwą Ockhama nie należy niepotrzebnie mnożyć bytów. Więc myślę, że tutaj też powinniśmy szukać najprostszego rozwiązania sytuacji, to jest Judyta. Prawdopodobnie, pomyślała kobieta, warto o tym pamiętać, ale nie można mieć stuprocentowej pewności. Najważniejsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to czy mamy się jutro spotkać, czy wezwać policję, powiedziała nagle Liliana. Nawet nie podniosła wzroku, wciąż wpatrywała się w podłogę i mówiła. Dwie pary oczu patrzyły na nią ze zdziwieniem. Nieszczęśliwa matka w końcu spojrzała na nich, podniosła wzrok. A co, są ważniejsze sprawy do załatwienia? Musisz jeszcze zdążyć zabrać kosztowności. Koniecznie powinnaś je mieć przy sobie. Raczej nie ma szans, żeby dowiedział się, czy zabrałaś je ze skrytki, do której godziny tam pracują, zapytał Mariusz. Przepraszam, nie rozumiem. Miał pełnomocnictwo ogólne. Dlaczego sam ich nie zabrał? Zapytała Liusia. To dość proste, odpowiedziała monotonnym głosem Liliana. Pewnie chciał to zrobić tuż przed moją nagłą śmiercią, żeby nie zaburzyć swojego planu, ale okoliczności były takie. Nie sprawdzałam kont. Byłam pewna, że jestem zabezpieczona. Nie sprawdzałam specjalnie skrytki, ale od czasu do czasu zabierałam biżuterię, by nosić ją przy okazjach, więc mogłam ją odkryć przypadkiem.
Odpowiadając na Twoje pytanie, Mariusz, trzeba się umówić przed czwartą w dni powszednie lub z wyprzedzeniem, więc po godzinie zdecydowanie należy wyjść w kierunku banku. Teraz czekam na odpowiedź na moje pytanie, moi drodzy. Wiem, że decyzja nie jest łatwa, jaka jest stawka. Dlatego chcę poznać Wasze zdanie. Moje osobiste zdanie, potrzebujemy profesjonalistów, odpowiedziała Łucja zdecydowanie. Pewnie tak, ale co ty na to, Nat? Myślę, że stawką jest życie mojego syna i muszę z tym żyć, ale myślę też, że Mirosław nie zabierze Dawida na spotkanie. Potrzebuję ubezpieczenia, nie ma innego wyjścia, inaczej nie zobaczę syna. Tak myślę. Liusia, znasz kogoś, kto może nam po cichu pomóc? Tak, myślę, że tak. To idź i załatw, jeśli możesz. A my z Mariuszem pójdziemy do banku. Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, nie chcę tam iść sama, a tym bardziej sama wracać. Na tym się skończyło. Łucja wyszła trochę wcześniej i złapała samochód kilkakrotnie, zmieniając trasę, bo jak wcześniej ustalono, Bóg się opiekuje tym, kto się opiekuje. Liliana z koleżanką podjechały pod bank, gdzie niemal natychmiast wybiegł im na spotkanie Jarosław. Liliana, cześć, wczoraj nie mieliśmy czasu porozmawiać i omówić wszystkiego. Witaj, Jarosławie. Przepraszam, ale nie mam teraz na to czasu, tylko proszę zrób wszystko, o co cię wczoraj prosiłam. Teraz muszę iść do skarbca, potrzebuję dostępu do mojej skrytki. Mężczyzna nadal się wiercił, jednocześnie załatwiając wszystkie niezbędne rzeczy. Gdy Liliana znalazła się przy swoim sejfie, po prostu wrzuciła całą zawartość do swojej ogromnej damskiej torby, zostawiając w niej tylko kilka listów, które napisał do niej jej pierwszy mąż. Te wspomnienia sprawiały, że jej serce ściskało się jeszcze mocniej. Wydawało się, że nie może boleć bardziej, ale zawsze okazywało się to bolesnym złudzeniem. Dlaczego mnie zostawiłeś, ukochany? Kobieta zwróciła się w myślach do swojego pierwszego męża, z trudem powstrzymując napływające łzy. Liliana z trudem zbierała się w sobie, by zebrać się w sobie i ponownie wyjść do ludzi. Mariusz był już wyraźnie zdenerwowany i natychmiast do niej podbiegł. Co tak długo? Wszystko w porządku? Kiedy jednak zobaczył oczy kobiety, zawahał się. Wszystko poszło gładko? Tak, tak, jedźmy. W samochodzie jechali w kompletnej ciszy. Kobieta musiała po prostu przemyśleć wszystko, co spadło na nią w ciągu ostatnich 24 godzin. Całe jej życie roztrzaskało się na drobne kawałki niemal natychmiast. Jedyną rzeczą, która ją uspokajała i dodawała sił, było to, że nie wszystko jest stracone. Musi być silna, odporna i wierzyć w najlepsze, póki jest jeszcze szansa. Gdy przyjaciółki weszły do środka, Liusia czekała już na nie na klatce schodowej. Bez słowa weszły do mieszkania, by ich rozmowa nie wyszła na jaw wszystkim sąsiadom i przypadkowym osobom. Udało ci się? Tak. A ty? Zgoda. Poznamy miejsce i czas. Dam znać. Pomoc będzie na miejscu. Potem przyszło najgorsze. Bezczynność, która doprowadzała całą trójkę do szału. Chciały coś zrobić, czymś się zająć, nie być same ze swoimi myślami i zmartwieniami, ale jednocześnie wszystko wypadało im z rąk, okropny, nerwowy stan. Łucja zgłosiła się na ochotnika do ugotowania obiadu. Każdy musiał coś zjeść i chociaż spróbować się przespać. Jutrzejszy dzień miał być straszny, trudny, długi i męczący, a jego koniec nieprzewidywalny, wszyscy potrzebowali siły. Na początku wszyscy zdawali się z nią zgadzać, ale bez entuzjazmu dłubali w talerzach. Noc była jeszcze gorsza, nikt nie mógł zmrużyć oka. O 6 nad ranem zadzwonił telefon Liliany. Prawie spadła z krzesła, pędząc do niego. Dzwoniącym był oczywiście Dawid. Ustalił miejsce i czas i rozłączył się, przypominając tylko Lilianie i jej przyjaciółkom, żeby nie robiły niczego głupiego. Liusia wycofała się do pokoju obok, by zadzwonić z telefonu stacjonarnego. Na szczęście zostały tylko 2 godziny, a drive nie był blisko. Spotkanie było zaplanowane poza miastem, więc nudny czas oczekiwania dobiegał końca. Nikt nie wiedział, co ich czeka i z jakimi uczuciami będą wracać, ale nie było wyboru.
40 minut później trio udało się na umówione spotkanie. Na miejsce dotarli z niewielkim wyprzedzeniem, nie widząc nikogo. Minuta po minucie, nie mogąc odmówić sobie punktualności, podjechał samochód Dawida. Cała trójka zajrzała do środka, próbując sprawdzić, czy w samochodzie nie ma dziecka. Kiedy Dawid wysiadł, stało się jasne, że przyjechał sam. Na co się gapisz? Nie jestem taki głupi. Mówiłem, że potrzebuję zapewnień. Daj mi to, o co prosiłem. Kiedy oddasz mi mojego syna? Przez łzy zapytała Liliana. Kiedy będę pewna, że nic mi nie grozi? Wszystko z nim w porządku? Oczywiście, że tak. Chodź tutaj. Żona zawahała się, odsuwając się od przyjaciół, by wręczyć torbę mężowi. Kiedy torba znalazła się w jego rękach, zaczęło dziać się coś strasznego i dzikiego. Znikąd, jakby spod ziemi, pojawili się ludzie w maskach i z bronią. Nie wychylać się, policja pracuje. Liliana sama nie zdawała sobie sprawy, jak znalazła się na ziemi. Wydawało jej się nawet, że straciła przytomność. Oprzytomniała, gdy zobaczyła Liusię i jakiegoś nieznanego jej mężczyznę, z którym rozmawiała. Jak się masz? Już mi lepiej. Co się dzieje? Chłopaki coś bardzo riasekurowane, odpowiedział nieznany mężczyzna. Przyniósł ciężkie DLA tego Dodika. Powiedział, gdzie jest mój syn. Niestety, jeszcze nie. I wtedy Liliana obejrzała się za siebie na znajomy głos. To na pewno krzyczał jej mąż, darł się, krzyczał i wyrzucał z siebie przekleństwa i groźby pod adresem żony i wszystkich dookoła. Daj mi swój telefon, proszę, i pokaż mi dane kontaktowe swojego zastępcy Judyty. Zwróciła się do niej Łucja. Liliana posłusznie wykonała polecenie. Nieznajomy mężczyzna, który rozmawiał z Łucją, zaczął wybierać numer w telefonie Dawida. Dedukcja Lucyny nie ma sobie równych. Mężczyzna zaśmiał się wesoło. O co chodzi? O co? Liliana zdenerwowała się. Pod tym numerem jest niejaki Krystian Czynsz. I co z tego? Nie rozumiem. Judyta, twoje wszystko wyciekło Dawidowi, Liliana. Jej rola oczywiście się wyjaśnia, ale myślę, że jest bezpośrednia i stała, odpowiedziała Łucja. Liliana, nie martw się, odezwał się ponownie nieznajomy, zwracając się do niej osobiście. Pojechaliśmy już do Judyty. Jej telefon został już skutecznie namierzony. Prawie na pewno ma twojego syna. Całemu temu dialogowi Dawid przysłuchiwał się uważnie, milczał, bojąc się coś przegapić, a gdy tylko usłyszał najważniejsze, krzyknął jeszcze głośniej, jeszcze bardziej wybiórczo kolego, oblewając wszystkich brudem, nie wahając się w wypowiedziach. I to jest dodatkowe potwierdzenie naszych przypuszczeń, skinął głową mężczyzna. Jedźmy do wydziału, tam poczekamy na wyniki, wszyscy będziecie musieli zeznawać. Zdeterminowany nieznajomy wsiadł za kierownicę samochodu Liliany, sama nie była w stanie prowadzić i zawiózł ich do celu. Kiedy będzie coś wiadomo o moim synu? Jak tylko dostanę telefon, postaraj się uspokoić. A ty kim jesteś? Liliana w końcu zdecydowała się zadać pytanie, które powinno paść w pierwszej kolejności. Izabela, jestem przyjaciółką i koleżanką Łucji z klasy i jestem policjantką. Czy to wyczerpuje temat? Liliana tylko niezręcznie skinęła głową w odpowiedzi. Z jakiegoś powodu czuła się nieswojo. Dojechali już na miejsce. Telefon od Izabeli wciąż nie nadchodził. Liliana była gotowa wpaść w histerię, gdy nagle zadzwonił telefon. Tak, nikt nie słyszał rozmówcy. Łucja, Mariusz i Liliana zamarli, wsłuchując się uważnie w to, co mówi mężczyzna, by odgadnąć, o co chodzi. Świetnie. Znacie kolejność? Najpierw karetka, skrupulatne badania, potem prosto do nas. Wyłączyła się Izabela. A co z moim synem? Co oni mu zrobili? Dlaczego karetka? Liliana, rozumiem, ale bądź cicho, proszę, to standardowa procedura, aby upewnić się, że nic mu nie jest. Chodźmy. Izabela, porozmawiaj najpierw z Mariuszem. My pójdziemy na papierosa i kawę. Liliana musi się uspokoić. Dobrze, nie zwlekaj. Musimy zrobić wszystko szybko. Dziecko zostanie przywiezione i powinieneś z nim natychmiast wyjść. Nie ma powodu, żeby dziecko się tu kręciło. Liusia skinęła głową i wzięła Lilianę za rękę,
odwracając się w stronę stoiska z kawą. Chodźmy. Dobrze zrozumiałam. Wszystko z nim w porządku? Zapytała Liliana, nie wierząc w swoje szczęście. Tak, tak. Oddychaj. Szybciej się uspokoisz. Szybciej złożysz zeznania. A co za tym idzie? Szybciej wrócisz z synem do domu. Liliana dopiero teraz załapała sedno, gdy Łucja powtórzyła to, co powiedziała Izabela. W pierwszej chwili nie załapała. Judyta go miała? Miała. Ja w to nie wierzę. Jak ci mówiłam przedwczoraj, wczoraj rano nigdy byś nie uwierzyła, że twoje życie przybierze tak ostry obrót. Mąż cię zdradził. Okazałaś się kimś innym, a potem jakaś przyjaciółka. Nigdy nawet nie nazywałaś jej przyjaciółką. Tak. Masz rację, dobra, jestem gotowa. Czekaj, nie spiesz się, wypij kawę i chodźmy spokojnie. Izabela i śledczy i tak rozmawiają z Mariuszem. Czy Izabela nie jest śledczym? Nie, jest agentem operacyjnym. A co to za różnica? Naprawdę jesteś teraz zainteresowana? Łucja uśmiechnęła się. Nie wiem, nic teraz nie wiem. Chcę tylko jak najszybciej zobaczyć Mirosława, upewnić się, że wszystko z nim w porządku. Rozumiem. Niedługo zostanie przywieziony. Nie martw się. Chodźmy. Czas zdawał się płynąć w nieskończoność, podczas gdy Liliana rozmawiała z dwoma mężczyznami i odpowiadała szczegółowo na ich pytania. Chciała już wyjść. Może odpowiem na wszystkie pytania jutro? Zapytała błagalnym tonem. Muszę zobaczyć się z synem, nie rozumiecie? Wszyscy rozumiemy, jak bardzo jest pani zestresowana i zmęczona. To wszystko emocje. Proszę zrozumieć, że pierwsze przesłuchanie w naszej sprawie jest bardzo ważne. Ważne jest, jakie pytania zadamy i jakie informacje będziemy mieli na tym etapie śledztwa. Proszę zwrócić uwagę, że nie pytamy pani o to, co Łucja czy Mariusz mogą pani powiedzieć w całości. Wszystko, co teraz powiesz, ułatwi nam pracę i może doprowadzić przestępców przed oblicze wymiaru sprawiedliwości na maksymalnie zasłużoną karę. Śledczy delikatnie i stanowczo wyjaśnił jej sytuację. Nie przestała się wiercić i denerwować o swoje dziecko, ale przynajmniej przestała się złościć, że traci czas. Liliana spędziła w biurze ponad półtorej godziny, a gdy wyszła, pierwsze co zobaczyła, to syna, który rozmawiał z Liusią i Mariuszem, jakby nic się nie stało. Mamo, Mirosław podbiegł do niej. Synku, mój mały. Liliana przytuliła go mocno, wciąż nie wierząc, że on tu jest, że nic mu nie jest. Z jednej strony zdawała sobie sprawę, że zbyt żywe emocje mogą przestraszyć chłopca, ale zupełnie nie potrafiła ich ukryć. Łzy same instynktownie popłynęły jej z oczu. Nic nie mogła na to poradzić. Dlaczego płaczesz? Mirosław zmarszczył brwi. Tak bardzo za tobą tęskniłem, kochanie. Nie widzieliśmy się 2 dni. Wyobrażasz sobie? A ty tak wyrosłeś, prawdziwy mężczyzna. Mama żartobliwie tłumaczyła swoje emocje najlepiej jak potrafiła, by nie wystraszyć chłopca, który zdawał się w ogóle nie rozumieć, co się stało i w jakim niebezpieczeństwie się znalazł. Liliana odetchnęła i dzięki Bogu. Byłoby cudownie, gdyby nigdy nie dowiedział się o tym, co go spotkało, kim był jego biologiczny ojciec i co im zrobił i chciał zrobić. Chodźmy, odwiozę cię do domu, musisz odpocząć. Podeszła uśmiechnięta Liusia. A ja nie chcę odpoczywać, dobrze się wyspałem, odparł nieszczerze chłopiec. W takim razie opowiesz mi szczegółowo, jak spędziłeś te dni, dobrze? Przytuliła go mama. Kolejne dni upłynęły Lilianie w absolutnym szczęściu. Najprościej rzecz ujmując, szczęście to brak smutku. Najpewniejszym sposobem na pokazanie osobie, że ma się dobrze, jest odebranie jej tego, co miała, a następnie oddanie jej tego. Proste prawdy, których uczymy się tylko poprzez własne smutne doświadczenia, nikt nie może zgłębić tej mądrości spekulacyjnie. 3. dnia otrzymała telefon. Liliana została wezwana przez śledczego i przyszła, nie spodziewając się niczego dobrego. Generalnie rozmowa początkowo nie zapowiadała żadnych kłopotów. Wyjaśniono kilka szczegółów i odczytano zeznania Łucji i Mariusza, pytając ją, czy je potwierdza. Śledcza już miała puścić Lilianę, gdy sama pokusiła się o zadanie pytania.
Czy dowiedziałaś się o roli Judyty? Czy mogę się dowiedzieć? Myślałam, że już ci powiedziano, że Judyta jest organizatorką, mastermindem stojącym za wszystkim, co Dawid zrobił, od ohydnych, niemoralnych czynów po przestępstwa inne niż cudzołóstwo, rzecz jasna. A nasz związek jako całość? Nasze małżeństwo? O tak, to wszystko było obliczone na kilka kroków do przodu. Przez ile lat? Cierpliwi ludzie, ale to powinno się skończyć bardzo szybko. Przykro mi, że muszę ci to mówić, gdyby nie Łucja. Czyli Judyta i Dawid są kochankami? Tak, poznali się na długo przed tym, jak ty poznałaś jego. Podobno przez przypadek, jak się pewnie domyślasz. On nawet dostał pracę w tej firmie i przyszedł się z tobą spotkać. Jest tu bardzo szczegółowe zeznanie. Para dawała sobie nawzajem ucieczkę, więc jest ekstremalna ilość szczegółów. Każda chce zagłuszyć drugą i wyglądać lepiej, jeśli to możliwe, biorąc pod uwagę kontekst. Niewiarygodne. Liliana była w szoku. To było coś, czego się nie spodziewała. Cytat Lucy o tym, co w ogóle wiedziała i rozumiała kilka dni temu, wrócił do jej głowy. Co ze mnie za idiotka? Jak często to słyszę w tym biurze, nie ma co się obwiniać, miałaś pecha, wdepnęłaś, pardon my French, w gówno, ale to nie twoja wina. Wierzyłem. Każdy wierzy, przerwał jej surowo mężczyzna. Co więcej, radzę ci nie przestawać wierzyć w ludzi i w ludzi. Skupiasz się na tym, co złe, ale kiedyś wróć, rozejrzyj się. Co by z tobą było, gdyby nie Lucy i twój przyjaciel Mariusz? Pomyśl o tym i podziękuj Bogu za te lekcje. Trudno się z tobą nie zgodzić. Liliana wyszła z gabinetu oszołomiona, a z nowych informacji, z podłości ludzi, która przekraczała wszelkie granice dobra i zła, a także skazania, które śledczy przeczytał jej jako ostatnie, wynikało, że jest o czym myśleć. Minęło nieco ponad 6 miesięcy. Liliana długo nie mogła dojść do siebie po tym wszystkim, co się wydarzyło. Jedyną dobrą rzeczą było to, że Mirosław nie potrzebował pomocy psychologicznej, nie miał żadnych traum. To była DLA, nie go tylko przygoda. Mama miała nadzieję, że tak już zostanie na zawsze. Na początku martwiła się, że syn będzie pytał o tatę. Na szczęście Mirosław w ogóle nie zauważył zniknięcia Dawida z ich życia. Widocznie wcześniej bywał w domu tak rzadko, że jego postać ojca nie zdążyła się DLA dziecka ukształtować. Teraz Mariusz przychodził do nich znacznie częściej i bawił się z nim. Zdaje się, że spędzał z chłopcem więcej czasu niż Dawid z nim przez całe życie Mirosława. Odwiedzała ich też Łucja. Liliana po raz pierwszy miała dziewczynę. Mimo dwuznaczności ich pierwszego spotkania i związku Łucji z Dawidem, to wszystko było już przeszłością, ale tego, co Łucja zrobiła DLA niej w najtrudniejszym momencie, nie dało się zapomnieć. Pewnego dnia w mieszkaniu Liliany niespodziewanie zadzwonił dzwonek. W progu stanął radosny Mariusz. Cześć, szykuj się. Łucja czeka na ciebie w kawiarni. Ja zostanę na farmie. Coś się stało? Nic złego. Idź i baw się dobrze. Liliana posłusznie przygotowała się i poszła na spotkanie. Jej przyjaciółka czekała na nią w kawiarni niedaleko banku. Dzień dobry, powiedziała. Już odwracając się do kelnera powiedziała, że można już przynieść szampana. Szampana? Czy to taki dobry powód? Och, nie potrafię zliczyć okazji. Cóż, jestem podekscytowany, więc wypluj to. Na początek drum roll. Sąd skazał dziś Judytę i Dawida, przenoszą się do zakładu karnego na poważne odsiadki. Serio? To świetnie. Wiesz, że wysłałem go zamiast siebie, nie chciałem iść na rozprawę i widzieć tych twarzy i wysłuchiwać ich śmiesznych wymówek. Poprosiłem go, żeby sam przekazał mi dobre wieści. Jest więcej wieści, sądząc po twojej zadowolonej minie, uśmiechnęła się Liliana. Twój pozew cywilny został w pełni zaspokojony, a wszystkie pieniądze zostaną ci zwrócone. Nie wątpiłem, to było oczywiste, ale oficjalna decyzja bardzo cieszy. Mirosław będzie miał zabezpieczoną przyszłość, to najważniejsze. Sądząc po płonących oczach, to jeszcze nie koniec. Tak, wielka wiadomość, którą zachowaliśmy DLA ciebie na ten dzień, Mariusz mi się oświadczył. Och, jestem taka szczęśliwa, chłopaki. Liliana była bardzo wzruszona. Liusia,
Życzę Ci wszystkiego najlepszego z całego serca. Cieszę się, że Mariusz nie przegapił takiego skarbu. W końcu ten zatwardziały kawaler zostanie zaobrączkowany. Dziękuję. Mam nadzieję, że na Twoim weselu też będziemy się dobrze bawić. Czekaj, właśnie się oficjalnie rozwiodłam. Muszę odpocząć. Dobra, proponuję toast. Lucia uśmiechnęła się szeroko. Żeby wszystkie złe rzeczy z tego dnia były za nami, a przed nami tylko to, co najlepsze, szczęście, na które zasługujemy. Bóg tak chciał. Liliana wyciągnęła kieliszek, by napełnić go razem z przyjaciółką. Za nasze przyszłe szczęście i sukces.